Cześć, Maciej Bień, Komisja Pojazdów Zabytkowych. Słuchajcie, odcinek o Cinquecento przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Dziękujemy Wam za masę subów, masę lajków, masę komentarzy i gigantyczną liczbę wyświetleń. Dlatego też pozostając w temacie niejako Fiata Cinquecento, co prawda nie takiego, jaki mogliście oglądać w ostatnim odcinku, dzisiaj przybliżymy Wam ponownie troszeczkę historię modelu 500, natomiast nie takiej zwykłej 500, tylko tej, która stoi z tyłu Fiata 500 Giardinera i postaramy się pokazać, jakie podobieństwa ten samochód dzieli z Cinquecento. Podstawową różnicą między zwykłym Fiatem 500 a Fiatem 500 Giardinera jest to, że tamten samochód jest dłuższy i jest trzydrzwiowy. 25 cm różnicy robi naprawdę gigantyczną różnicę i powie Wam o tym każda kobieta. Co jeszcze jest innego w tym samochodzie? Umiejscowienie silnika jest takie same, natomiast silnik de facto jest kompletnie przekonstruowaną jednostką, która swoją historię zakończyła dopiero w 1998 roku w samochodzie Cinquecento. W zwykłej 500-ce mamy silnik, który jest konstrukcją przypominającą tą, która trafiła w 1972 roku do Malucha. Jest to tak naprawdę, w Maluchu mieliśmy rozwinięcie tej konstrukcji. Natomiast Fiat 500 Giardinera ma zupełnie nowy, zaprojektowany specjalnie do tego modelu silnik, który jest przewrócony o 90 stopni w prawo. Ten silnik zakończył swoją karierę tak naprawdę w samochodzie Fiat Cinquecento w 1998 roku, a po drodze występował w kilku innych modelach, które są mniej bądź bardziej znane. Silnik w samochodzie Giardinera jest umieszczony tak jak w każdej 500-ce z tyłu, natomiast dostęp do niego jest zdecydowanie inny. Mamy tutaj normalną, otwieraną klapę, nad którą można przewieźć całkiem sporo bagażu. Ten bagażnik tak naprawdę jest większy od tego, który mieliśmy w Cinquecento produkowanym od 1991 roku. Pod jego podłogą znajduje się tenże przewrócony na bok silnik o bardzo podobnej konstrukcji do tego, który występował w zwykłej 500-ce, natomiast jednak zdecydowanie innej. Podobieństwa polegają na tym, że mamy tutaj podobny kadłub i są w nim osadzone dwa osobne cylindry. Natomiast na tym te podobieństwa się kończą, dlatego że silnik jest przewrócony na bok, ma całkowicie przeprojektowany układ smarowania, układ chłodzenia, ma zupełnie inny gaźnik, który nie jest umieszczony nad silnikiem, tak jak w typowym samochodzie typu 500 czy 126P, tylko z boku. Tak? Nastręcza to całkiem sporo problemów, dlatego że poziomo umieszczony gaźnik ma tendencję do podciekania. To producent też przewidział, dlatego pod tym gaźnikiem jest zastosowany taki ociekacz podobny do tego, które mogliśmy spotkać w motorowerach produkowanych w latach 50., 60. i 70. Silnik, podobnie jak w Maluchu, jest tak naprawdę bardzo mały, ale jest obudowany masą jakichś kierownic strugi powietrza, które sprawiają, że da się temperaturę tego silnika utrzymać w okolicach 90 stopni Celsjusza. Centralnym elementem tego silnika, który tak naprawdę bardzo przypomina konstrukcję występującą w zwykłym Fiacie 500, jest oczywiście korpus blok, który znajduje się w centralnej części tej komory. Po prawej stronie mamy dwa oddzielne cylindry, podobnie jak w zwykłej 500-ce czy w Fiacie 126P, natomiast po lewej stronie mamy system chłodzący połączony z prądnicą. Tu w środku pod tą obudową znajduje się prądnica podobna do tej, która występowała w zwykłej 500-ce, natomiast tu na krawędzi zamontowany jest wiatrak. Łatwość serwisowania tej konstrukcji jest dużo większa niż w samochodach typu 126P czy Fiat 500, dlatego że wystarczy przesunąć ten pręcik i odkręcić tą śrubę i mamy dostęp do prądnicy i jednocześnie wiatraka chłodzącego ten silnik. Dlatego jakakolwiek wymiana łożysk i szczotek w tym podzespole naprawdę nastręcza dużo mniej problemów niż ma to miejsce w Maluchu. Notabene ciekawostką jest to, że szczotki do prądnicy w Fiacie Giardinera są takie same jak we wczesnych Maluchach w prądnicach typu 126P, tylko trzeba je zamontować obrócone o 90 stopni. Pytaliście w komentarzach i w wiadomościach prywatnych, skąd się wziął silnik 704 występujący w Cinquecento. Tak naprawdę głównie dlatego, że w niektórych wersjach, szczególnie tych spotykanych we wcześniejszym Bisie, ma on jakiś tam branding Lancia. W samochodach Lancia ten samochód nigdy nie był montowany, natomiast był montowany w kilku samochodach, które trafiły bądź nie trafiły do masowej produkcji na przestrzeni 40 czy 50 lat. Jednym z nich i ostatnim jest faktycznie samochód Cinquecento, gdzie trafiła najbardziej doskonała i dopracowana jednostka typu leżącego.
Wcześniej ten silnik występował w Fiacie 126P bis i był de facto takim samym silnikiem. Zaraz puryści powiedzą, że no nie, nie był takim samym, no bo gdzie w bisie mieliśmy odśrodkowy filtr oleju, w bisie nie mieliśmy tego pełnoprzepływowego filtra oleju, były zupełnie inne gaźniki, był zupełnie inny system zapłonowy, bo mieliśmy tam aparat zapłonowy, pompa paliwa była umieszczona w zupełnie innym miejscu, ale słuchajcie, tak naprawdę różnice pomiędzy silnikiem 704 występującym w Cinquecento i 703 występującym w bisie, to są różnice podobne do tych, które mamy pomiędzy silnikiem 1600 występującym we wczesnym Polonezie Caro i schyłkowym modelu 1.6 GSI występującym w ostatnich plusach. Jest to ten sam silnik, tylko troszeczkę przekonstruowany, troszeczkę unowocześniony. Natomiast co działo się wcześniej i skąd tak naprawdę wziął się pomysł na silnik przewrócony na bok i leżący i po co ten silnik był potrzebny? No, odpowiedzią na to jest właśnie Fiat 500 Giardinera, produkowany od 1960 roku. Gdzie te silniki występowały pomiędzy 1960 rokiem a 1991, kiedy finalnie trafiły do Cinquecento? No tak jak już mówiłem, na pewno w bisie, który był opracowywany od połowy lat 80., a jego produkcja wystartowała w 1987 roku, był produkowany do momentu uruchomienia produkcji Cinquecento, dlatego że tak naprawdę pojawienie się na rynku Cinquecento sprawiło, że bis stał się redundantny, że był zbędny, bo Cinquecento pełniło w dużo bardziej doskonały sposób te same funkcje, które mógłby pełnić bis. Gdzie występował ten sam silnik wcześniej? Słuchajcie, na pewno gdzieś przewinęły się i widzieliście zdjęcia Fiata 126P Kombi. Podobnego do Fiata Giardinera, gdzie mieliśmy trzecie otwierane drzwi, faktycznie przedłużone nadwozie i silnik umieszczony pod podłogą. W Fiatach 126P Kombi występował faktycznie dokładnie taki sam silnik, jak występował w Fiacie Giardinera. I dopiero rozwojową konstrukcją i zamianą tego troszeczkę już archaicznego w latach 80. silnika na coś bardziej nowoczesnego, coś chłodzonego wodą, była konstrukcja zastosowana w bisie. Coś, o czym na pewno nie wiecie, a co udało mi się znaleźć kiedyś studiując archiwum jednego z instytutów państwowych, to to, że tak naprawdę pierwsze prototypy malucha bisa powstawały już w latach 70. i jeździły po drogach od 74. roku. To zdjęcie, które właśnie widzicie, to oryginalny maluch bis, który został opracowany w Polsce i trafił do testów drogowych już w 74. roku. Tak, ten maluch też miał dokładnie ten sam silnik, ten silnik, który wywodził się w prostej linii z Fiata 500 Giardinera. Co jeszcze Fiat Cinquecento ma wspólnego z 31 lat starszym od siebie Fiatem 600 Giardinera? Słuchajcie, no na przykład hamulce. Wielu z Was w momencie, kiedy spotykacie mnie na ulicy, jak jadę tym Fiatem, mówi, że on ma zmienione bębny hamulcowe na te nowszego typu występujące w maluchu po 80. roku. Nic bardziej mylnego, dlatego że te hamulce, wzmocnione hamulce, trafiły do produkcji właśnie w 1960 roku w modelu Fiat Giardinera. I przetrwały w produkcji, słuchajcie, do końca produkcji modelu Panda, który nie był wyposażony w ABS i dopiero wersja z ABS-em i te hamulce, które występowały w nowych Fiatach 500, są troszeczkę nowocześniejszą wersją tych, które były dostępne w gamie Fiata już od 1960 roku. Słuchajcie, jaka jest historia tego egzemplarza Fiata Giardinera? Też o to pytacie, jest dosyć śmieszna, dlatego że auto w 2018 roku było pytaniem na jednym z rajdów Mistrzostw Okręgu Warszawskiego Pojazdów Zabytkowych. Pytanie brzmiało dosłownie, jakie dwa Fiaty gniją pod drzewem. Nie przypuszczaliśmy w najśmielszych przypuszczeniach, że faktycznie mogą to być 500-ki, natomiast po najechaniu na pytanie, jak naszym oczom okazały się dwie 500-ki i to obie w wersji Giardinera, szczęki opadły nam do samej ziemi. No i cóż, nie było innego wyjścia, po rajdzie pojechaliśmy pod ten adres i kupiłem to auto w 2018 roku. Po potężnym serwisie, bo no niestety auto tego wymagało, który trwał ponad miesiąc, udało się dopracować do tego stopnia, że mechanicznie jest niezawodne i od tego 2018 roku wygrywa regularnie imprezy rajdowe pojazdów zabytkowych. Co jest jeszcze nietypowego w modelu Fiat 500 Giardinera w stosunku do zwykłej 500-ki? Słuchajcie, w połowie lat 60. normy bezpieczeństwa i jakaś standaryzacja do modeli innych modeli Fiata, które były dostępne wtedy w gamie, zmieniono kierunek otwierania drzwi z drzwi otwieranych pod wiatr na drzwi otwierane zgodnie
ze standardami i z normami, które właśnie już w latach 60. się pojawiły, czyli z drzwiami otwieranymi do przodu. Dlaczego w Jardinerze drzwi otwierane do tyłu przetrwały do samego końca produkcji, czyli słuchajcie, do 1978 roku, dlatego że to auto było produkowane 3 lata dłużej niż zwykła 500. Ano dlatego, że od połowy lat 60. produkcja modelu Fiat 500 Jardinera została zdelegowana na zakłady fiatowskie Auto Bianchi i w momencie, kiedy w zwykłej 500 nastąpiła wymiana kierunku otwierania drzwi, w Jardinerze tego nie wykonano. Z dwóch względów. Po pierwsze dlatego, że linia technologiczna w Auto Bianchi nie była przystosowana do produkcji drzwi otwieranych do przodu, a po drugie dlatego, że nie było takiej potrzeby. Dlatego, że samochody typu osobowego musiały spełniać normy bezpieczeństwa przeznaczone dla samochodów osobowych, natomiast Fiat Jardinera, czyli wersja kombi, podlegała pod przepisy dotyczące samochodów dostawczych. Wnętrze tego samochodu nie różni się praktycznie od zwykłej 500, jeśli chodzi o przód. Z tyłu oczywiście mamy kanapę, która podobnie jak zwykłej 500 jest w stanie pomieścić do 3 pasażerów, natomiast jest to kanapa składana. Po złożeniu tej kanapy możemy naprawdę bardzo dużo włożyć do tego bagażnika, tym samym dociążyć to auto konkretnie. Prędkościomierz jest wyskalowany do 120 km na godzinę, podobnie jak w zwykłej 500, natomiast sam producent podaje, że prędkością maksymalną tego samochodu przy nieobciążonym aucie jest 95 km na godzinę. Dlatego też czas rozpędzania od 0 do 100 km na godzinę jest w instrukcji skomentowany jako nie dotyczy. Jednym z elementów utylitarnych w tym aucie, wpływających na obniżenie masy tego samochodu, która w tym przypadku jest naprawdę bardzo kluczowa, dlatego że mówimy o 17,5 koniach mechanicznych i faktycznie z taką mocą to auto zakończyło swoją produkcję. Jakkolwiek zwykła 500 była unowocześniana, rozwijana i zatrzymała się gdzieś na 21-22 koniach mechanicznych, tak naprawdę tutaj do samego końca produkcji mamy do czynienia z niecałymi 18 koniami mechanicznymi. Żeby troszeczkę zrekompensować tą niską moc i sprawić, że to auto rozpędza się ciut lepiej, zdecydowano się na zastosowanie brezentowego dachu, podobnie jak w zwykłej 500C, z tym, że dachu, który jest 2 razy większy. Tutaj naprawdę po złożeniu tego dachu i podróżowaniu z otwartym dachem mamy wrażenie, że podróżujemy samochodem typu cabrio. Kolejną bolączką tego samochodu, którą notabene przewidział producent, jest zbiornik paliwa, który jest umieszczony zdecydowanie wyżej niż gaźnik. Po to jest właśnie ten ociekacz pod gaźnikiem, żeby paliwo, które jakimś cudem przelewa się przez gaźnik w przypadku jakiejś awarii czy podwieszenia zaworu iglicowego, nie było kierowane bezpośrednio na najcieplejszą, najgorętszą część tłumika, tylko na jego krawędź, skąd teoretycznie ma podczas jazdy odparować. Ekologia for the win, ale tak naprawdę w latach 60. nikt o takich kwestiach nie myślał. Zwróćcie uwagę na to, jak nisko umieszczony jest silnik w Fiacie 500 Jardinera. Sięga on praktycznie do połowy lampy tylnego światła. Ten silnik tak naprawdę zrobiłby gigantyczną karierę w samochodzie typu Fiat 126NP. Natomiast z nieznanych mi powodów do wersji malucha z napędem naprzód taki silnik nigdy nie trafił. Zabudowywano tam silniki zwykłe w pionowym układzie, prawdopodobnie dlatego, że ten pionowy układ gwarantował troszeczkę więcej miejsca pod maską, jeśli chodzi o szerokość, co w przypadku zastosowania jakiejś tam hybrydy czy wariacji na temat kolumn McPhersona, jaka miała miejsce właśnie w Fiacie 126NP, robiło naprawdę dużą różnicę. Natomiast samo poprowadzenie maski i aerodynamika pojazdu w przypadku zastosowania tak niskiego silnika sprawiałaby, że te samochody typu Fiat 126NP czy chociażby Beskid, który nigdy nie trafił do produkcji, byłyby samochodami dużo bardziej opływowymi. Dosyć tego gadania, zamykamy auto
jedziemy na Bemowo, Agata wsiada do samochodu i sprawdzimy, jak ten Fiat, który jest najcięższym testowanym egzemplarzem 500 z najmniejszą mocą, sprawdzi się na torze. Czy będzie to najwolniejsze auto na naszym torze, czy okaże się szybsze od zwykłej 500? Przekonacie się za chwilę. Zawrot na prędkość. Ale tak na tych zakrętach przy tych prędkościach to on tak... No tak, może jakby tam bardziej go docisnął, to może by... To by zerwał, nie? By miał ochotę nawet gdzieś tam trochę się uślizgnąć. Tam na wprost jedziesz już maksymalną prędkością, bo to jest najdłuższa prosta i tam na koniec ten zawrót, nie? I tak jedziesz i może tam jakby, wiesz... W takiej prędkości go przekręcił. Nic wolniejszego już chyba nie będziemy mieli. Mało który samochód ma, no, nie rozpędza się do 100 na godzinę. Jeszcze raz, tak? Tak? W porównaniu do tamtych? Czyli jeszcze raz, tak?